A więc długo szukałem swojego miejsca i znalazłem. Zobaczcie, w jakim pięknym kąciku się urządziłem. Mam swój laptop, swój stolik, krzesełko i miejsce, w którym mogę spokojnie pracować. Hej, ja nazywam się Adrian Kostera i zapraszam Was na czwarty odcinek mojego vlogu, w którym opisuję to, jak przygotowuję się do triatlonu 365, czyli najdłuższego wyzwania sportowego na świecie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym się zajmuję na co dzień co robię i jak zmieniłem swoje życie do tego, aby móc logistycznie i czasowo przygotowywać się do tego wspaniałego wyzwania. Gdy wymyśliłem sobie całe to wyzwanie, jedną z takich kluczowych rzeczy, które trzeba było rozwiązać, było jak pogodzić to wszystko z pracą na pełen etat. Pracowałem wtedy na szklarni od 6 do 17, 6 dni w tygodniu i... Ciężko było znaleźć codziennie czas na ten trening. Bardzo ciężko było jeszcze znaleźć czas na zawody. pięcio dniowe wyjazdy pochłaniały praktycznie cały mój urlop 26 dni urlopowych i niewyobrażalne było, aby dokonać wyzwania studniowego czy tak jak teraz rocznego, więc trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie. I znalazłem. A zaczęło się całkiem niewinnie. Jeszcze zanim zacząłem uprawiać sport, to lubiałem, lubiłem czytać, lubiłem e, rozszerzać swoją wiedzę na różne tematy. I kiedy zacząłem biegać, zacząłem uprawiać triatlon, to naturalne stało się, że chciałem czerpać też właśnie wiedzę na ten temat. I w pracy, kiedy wszyscy siedzieli z nosami w telefonach, albo e, pochłonięci jedzeniem swoich kanapek, ja Przynosiłem do pracy książkę i czytałem na temat fizjologii człowieka biegania, kolarstwa, pływania, dietetyki, psychologii sportowej. Interesowało mnie naprawdę wszystko, i, i czytałem bardzo dużo w tych przerwach pomiędzy pracą, pomiędzy treningami. I na początku to było. 100% na potrzeby własne, to znaczy jeszcze wtedy nie planowałem i nawet nie wiedziałem, że będę kiedyś trenerem. Po prostu sam chciałem stawać się coraz lepszym sportowcem, chciałem wiedzieć, co robić, żeby efektywniej trenować, żeby moje wyniki się poprawiały. Miałem przed sobą olbrzymie wyzwanie i chciałem nie tylko fizycznie, po prostu tempo, że tak powiem, na to do tego trenować, ale chciałem Przygotować się do tego najlepiej, jak jest to tylko możliwe. I tych książek zaczęło się pojawiać coraz więcej. A więc coraz więcej książek, coraz więcej wiedzy, i nieuchronnie czuję, że przeznaczenie pchało mnie od zawsze do jednego od tego, żeby zostać trenerem. W roku 2020, po przeczytaniu olbrzymiej ilości książek, po. Mm, też stażu jako trener, gdzie chciałem się trochę poduczyć. Pracowałem też sam z innymi trenerami. Postanowiłem, będąc wtedy mocno aktywny w grupie Polacy biegają w NL, że dużo osób się zgłasza do mnie z propozycjami, z prośbami, czy mógłbym pomóc im w ich treningu. Wtedy wymyśliłem sobie, że fajnie by było trenować innych ludzi, takich najbardziej początkujących amatorów, ale czy ja mam wiedzę odpowiednią do tego, żeby to robić? Nie wiedziałem. Bałem się tego, bałem się komuś zaszkodzić, bałem się że może moja wiedza jest niewystarczająca i też zupełnie nie czułbym się sprawiedliwie biorąc za to pieniądze. Więc wymyśliłem, że znajdę sobie grupę osób, was takich przyjaciół, którzy wtedy się do mnie zgłaszali, właśnie abym pomógł im przebiec pierwsze 10 km czy przebiec maraton, że znajdę sobie tych kilka osób i zacznę ich trenować za darmo w zamian za jak najlepszy feedback. Wtedy poprowadziłem grupę 10 osób i dostałem 100% pozytywny feedback, więc dziękuję wszystkim z tamtego okresu, szczególnie grupie Polacy biegają w NL za zaufanie i to dodało mi odwagi. Wtedy jeszcze wyrobiłem sobie już takie oficjalne certyfikaty. I taki największy, największy przełom powstał dokładnie w dniach, bodajże 3 grudzień 2020. Był to dzień po tym, jak urodził się nam synek. Wtedy zrozumiałem, że nie chcę tak dalej. Nie chcę całe dnie spędzać na szklarni, a później spędzać z nim chwilę, żeby znowu wiele godzin trenować. I wiedziałem, że chcę coś zmienić. Postanowiłem naprawdę zostać trenerem już. Oficjalnie założyć własną działalność i tego dnia, 3 grudnia 2020 roku zrobiłem reklamę na Facebooku, że będę trenował ludzi. Zgłosiła się fajna spora gru grupka ludzi na początek i zaczęliśmy współpracę. 8 miesięcy później, w sierpniu, 1 sierpnia, dokładnie 2021 roku rzuciłem pracę na szklarnie nie po to, żeby oficjalnie otworzyć własną działalność. Jestem otwarty dla wszystkich na różne poziomy wytrenowania. Trenuję zupełnie początkujących amatorów, którzy w ogóle jeszcze nie biegali i rozpoczynają przygodę ze sportem. Trenuję ludzi, którzy już uprawiają sport jakiś czas i chcą polepszać swoje wyniki. I trenuję też ludzi, którzy zamierzają walczyć o, o rekordy. Taką moją własną drogą w tym wszystkim zawsze chciałem, żeby było coś takiego jak. Maksymalna elastyczność i indywidualność. Chodzi o to, że kiedy ja pracowałem na szklarni, bardzo dobrze widziałem, jak ciężko jest stworzyć jakiś taki schemat, jak to mają powiedzmy profesjonalni sportowcy, że każdego dnia o tej godzinie może wyjść na sport, na bieganie, na jazdę rowerem, iść na basen, no, kiedy naprawdę tylko chce. Wie, wiem, że ludzie mają inaczej. Ludzie mają dzieci, ludzie mają pracę, ludzie mają urlopy, wyjazdy, urodziny, ludzie mają jakieś problemy, często, często chorują i chciałem, żeby ten plan był dopasowany do każdego. Jeżeli ktoś może chodzić na basen raz w tygodniu, to tak ułożymy trening, żeby o tej, nie wiem, dziewiętnastej w piątek, wtedy, kiedy może zrobić godzinny basen, to tak było. Jeżeli ktoś nie może pracować w niedzielę, Trenować w niedzielę, to nie będzie trenował w niedzielę. Jeżeli ktoś może trenować tylko dwa dni w tygodniu, no to pomyślimy, co możemy zrobić z tymi dwoma dniami i co możemy osiągnąć w przyszłości. Więc to są takie właśnie rzeczy, na których najbardziej mi zależało. Elastyczność, czyli żeby ten plan był elastyczny do potrzeb życia danego człowieka, bo jednak większość z nas, większość moich potopieśnych to są amatorzy, którzy muszą nieźle się na gimnastykować, żeby w tym życiu codziennym znaleźć tą chwilę na trening. I indywidualność. Nigdy nie stworzyłem żadnego planu treningowego, jakiegoś szablonu, który później rekopiuję i udostępniam wszystkim, tylko za każdym razem, kiedy przychodzi do mnie człowiek, najpierw się poznajemy, sprawdzam, kim jest ta osoba, co osiągnęła, co zamierza osiągnąć, czy chce trenować bardzo mocno, czy chce trenować sobie amatorsko, spokojnie, czy chce polepszać wyniki, może nie chce, może tylko chce polepszać dystans. Jest wiele takich pytań, które na początku, Zadaje i wtedy z tygodnia na tydzień pchamy to, że tak powiem, w jakimś tam kierunku. Jeżeli pojawiają się jakieś przeszkody, to je omijamy, zmieniamy plan. Jeżeli pojawiają się jakieś, e, nawet mentalne czasami, że komuś nie podoba się na przykład taki plan, że jest za mocny albo za dużo, albo że mm, nie chce się tak wysilać, albo że jest za mało, to zawsze na bieżąco wszystko jest możliwe do zmiany. I, I mogę powiedzieć szczerze, że no, zakochałem się w tym wszystkim i w tym samym trenowaniu. Bo chodzi o to, że kiedy ja sobie robię jakieś zawody, wystartuję w jakichś nie wiem, mistrzostwach świata, osiągnę jakiś wynik, to to jest fajne. Osiągnąłem coś, dostałem medal, dostałem puchar, ludzie fajnie tam propsują w sieci i, i to jest miłe. Ale uwierzcie mi, że... Dużo, dużo milsze jest co tydzień dostawać kilka, kilkanaście wiadomości, że ktoś jest zadowolony, że ktoś poprawił swój wynik, że jakiś pan, powiedzmy 55 lat, który przyszedł do mnie i nigdy nie biegał i marzył o tym, żeby w ogóle rozpocząć przygodę z bieganiem. Pewnego dnia zrobił 10 kilometrów biegu i pisze do mnie review: Adrian, to jest niesamowite. Przebiegłem 10 kilometrów bez zatrzymania. I to jest po prostu olbrzymia ilość szczęścia, które na mnie spływa przy każdym takim mailu. Co mogę więcej powiedzieć? Po prostu stało się to już nie tylko moją pracą, bo każda godzina, którą spędzam przy komputerze, już totalnie nie, tra nie traktuję tego tak jak wtedy na szklarni, że to jest moja praca. To po prostu jest część mojego życia. Jednym z ważniejszych celi moich i pod kątem właśnie tego wyzwania. 365 triatlon, ale też pod względem takiego komfortu życiowego było to, aby w tej mojej firmie trenerskiej zrobić przestrzeń nie tylko dla mnie, ale i dla mojej żony. Tak więc przybywało z czasem coraz więcej potopiecznych. Szczególnie taki boom był po tym, jak ukończyłem 10-krotny Ironman, czy zrobiłem rekord świata w 5 Ironmanie. I dało nam to właśnie szansę po to, aby Ela też mogła rzucić pracę. Było to też bardzo potrzebne i konieczne do tego, abyśmy mogli wyruszyć niebawem do Polski razem z całą rodziną, gdzie będę robił te wyzwanie, bo przecież Ela nie mogła pozostać na swoim holenderskim etacie. Tak więc od już niemal trzech miesięcy pracujemy sobie wspólnie nad planami dla potopieśnych. Ela pomaga mi właśnie. Z treningami, ale też pomagam mi ogólnie z social mediami. Jest, Ela ogólnie jest fotografem, więc mm, robi dla mnie zdjęcia, wideo. Ela robi materiały marketingowe, czy teraz też zajmuje się moją księgowością. No i wsparła mnie na tyle, że y, u mnie się też uspokoiło, bo już miałem taki okres, że. Było bardzo, bardzo dużo pracy z tymi planami, jednocześnie z logistyką przygotowania pod Triathlon 365. No, więc co my tutaj tak robimy na co dzień? Najczęściej w ogóle prowadzenie takich potopiecznych składa się z dwóch części. Pierwsza, taka dosyć, może nie mała, ale mniejsza, to jest ułożenie planu treningowego. Czyli raz na tydzień przeglądam sobie to, co dana osoba robiła w całym zeszłym tygodniu. Oglądam każdy trening, sprawdzam, czy wszystko zostało wykonane poprawnie, spisuję sobie jakieś tam wnioski z tego i planuję kolejny tydzień. I to jest część, którą no, musi zrobić trener, musi zrobić osoba, która bardzo dobrze się na tym zna. I to jest pierwsza część tej pracy. Druga część tej pracy to jest taki codzienny kontakt, odpowiadanie na maile. I Tutaj, chociaż bardzo często też jestem yy, konieczny do tego, żebym to ja odpowiedział, ale nie zawsze tak jest. No i ta druga część, czyli te takie codzienne odpowiadanie na maile, to jest powiedzmy 70-80% naszej pracy i w czym teraz właśnie Ela mi pomaga. Załóżmy, że ktoś się mnie pyta dzisiaj, czy mogę przesunąć mu trening z środy na czwartek. Więc o ile Ela może to zrobić sama, lub jeżeli ma wątpliwości, to dzwoni do mnie, jeżeli ja jestem teraz na treningu albo gdzieś i podejmuje decyzję, i wtedy Ela robi to sama. Ktoś się pyta, jaki, jak połączyć swój zegarek z Training Picks. Oczywiście jest to odpowiedź, którą udzielałem już tak dużo razy, że mamy to mm, zapisane w takim szablonie odpowiedzi, i Ela robi to już też automatycznie bez mnie i mnóstwo takich małych, właśnie drobnych rzeczy. Ale mi pomaga, że te, te treningi możemy y, usprawnić i, i fajnie nam się tutaj właśnie razem pracuje. Y, co jest fajne, że właśnie y, teraz spędzamy dużo czasu tutaj ze sobą. O, pracujemy razem. Najczęściej jest tak, że y, kiedy przychodzi nam właśnie dzień, w którym układamy plany treningowe dla potopiesznych, to Ela otwiera u siebie maile, ja u siebie otwieram Training i Ela czyta mi mail. Ja mm, przeglądam Training ja układam później Training i dyktuję treść wiadomości, którą szybko wysyła Ela i tak gdzie, Tak pracuje nam się wiele skuteczniej. I to też jest zrobione właśnie pod kątem tego wyzwania: 365 Triathlon, dlatego że yy, nie zawiedziemy. Tych potopiesznych, których mamy. Nie, jeżeli ktoś zaczął ze mną pracować, to nagle mu nie powiem, że e, poprowadzę go tylko do czerwca, a później rać sobie sam. Po prostu będziemy nadal to robić. Ogólnie zajmuje nam to około powiedzmy, myślę, że dwie godziny dziennie, więc to jest wszystko tak ustawione, że po tym codziennym pływaniu, po tym codziennym rowerze i biegu wieczorami będziemy razem jeszcze. Z Ellą układać nadal te plany treningowe. Właściwie musimy, bo to jest nasze teraz źródło utrzymania, a podczas 365 dni jakoś też żyć trzeba, a właśnie te treningi są naszym, yy, naszym dochodem. A więc na początku było były kartki. Każdy z podopiecznych dostawał własną teczkę. I tak prowadziłem ludzi, wysyłając w, przez Messenger, przez E-mail plany treningowe. Później był Arkusz Excel, to trochę usprawniło pracę. A teraz jest Training Jest to dla mnie najfajniejsze narzędzie do właśnie pracy. Training Pix jest taką aplikacją, która łączy trenerów z sportowcami. Dzięki tej aplikacji po pierwsze mam tu wszystkich naraz, czyli że tak jak kiedyś musiałem codziennie przeglądać Garmin Connect, musiałem patrzeć na Polar Flow, yy, Strava, Endomodo jeszcze w tamtych czasach, to teraz wszystkich mam w jednym miejscu i każdy trening mogę obejrzeć od razu tutaj. To jest po pierwsze. Po drugie, to jest fajne, że jak ja wrzucę tu jakiś trening komuś, to Jeżeli ktoś ma na przykład zegarek Garmin czy trenażer połączony ze Zwift, to ten trening może uruchomić od razu z poziomu właśnie swojego zegarka, czyli wychodzi na dwór, włącza bieganie, tak jak za, zazwyczaj, tylko pojawia się w zegarku dodatkowa opcja. Mój trening, który może odpalić, uruchomić i zegarek podpowiada mu, czy biegnie za szybko, czy biegnie zbyt wolno. No to też jest utrapienie dla jednych yy, czasami, więc. Jakby jest to takie zautomatyzowanie mojej pracy, ulepszenie i przyspieszenie. Ca sama aplikacja jest bardzo prosta. Po prostu mam y, bazę takich bloczków, cegiełek, które wykorzystuję do tego, żeby taką metodą prostą przenieść i upuść, żeby układać ludziom plany treningowe. A więc pokażę Wam tutaj na takim przykładzie, jak wygląda praca w takim programie Training Pix, jak się układa treningi. Weźmiemy sobie mnie jako przykład i ułożymy tutaj jakiś przykładowy plan treningowy z tych takich małych cegiełek. Załóżmy, że mamy pacjenta, który chce, który uprawia triatlon. Jest początkującym triatlonistą i niebawem będzie musiał przebiec półmaraton na wiosnę, w lato powiedzmy w lipcu ma pierwszy triatlon. Więc na razie trochę bardziej w kierunku, yy, w kierunku biegania go przesuniemy, więc damy mu na wtorek taki mały interwał na wytrzymałość biegowy, dodamy mu bieg na piątek taki pod maraton, wytrzymałościówka w okolicach progu mleczanowego i dodamy tu już ręcznie długie wybieganie 18 km. Na weekend spokojne w tlenie. Tutaj ustawiam procenty według progu mleczanowego albo według progu y, tempa, tętna, według FTP albo według jakichś wskaźników jak RP. Mam już trzy biegania. Dodamy. Tu mi się zdaje, że przesuniemy na ten dzień. Bardziej będzie nam pasować. Y, teraz dodamy mu rower. Chciałbym dodać mu dwa rowery. Jeden będzie. Na taką podstawową szybkość, a jeden na wytrzymałość dystans. Tu damy mu na weekend dłuższy. Damy mu krótszy rower na szybkość, takie 30-sekundowe akcenty. Tu pomiędzy. Mamy jeden blok taki mocniejszy, godzinnych treningów, mamy drugi blok takich e, treningów około dwugodzinnych. Pomiędzy wstawimy. Spokojne wypływanie, żeby trochę odpoczął. Technika. OK, mamy prawie plan gotowy. To jest, załóżmy, że osoba, która może pływać tylko raz w tygodniu, trening wzbogacimy o Core Stability może być tego dnia po rowerze, i rozciąganie po tym dłuższym bieganiu bieganiu tutaj, i mamy taki plan gotowy. Tak więc był to czwarty odcinek Adrian Kostera Vlog. Mam nadzieję, że dzięki tym filmikom poznacie trochę mnie, trochę to, jak wyglądała moja droga do tego wyzwania. Przy pomocy tych filmików będę starał się Wam też pokazać przygotowania logistyczne i fizyczne do takiego wyzwania. Mam nadzieję, że razem ze mną będziecie mogli poczuć to wszystko, co ja czułem przygotowując się do tego i razem ze mną przeżyjecie te piękne wyzwanie. Na koniec mam dla Was jeszcze mały bonusik, jeżeli zostaniecie chwilę dłużej. Pytaliście się mnie w komentarzach na social media o okularki, to trochę za chwilę o nich opowiem. A tymczasem dziękuję, że byliście. Oczywiście polecam subskrybować, lajkować, udostępniać, jeżeli uważacie, że jest to fajne. I nie zapomnijcie zostawić też komentarzu pod filmikiem. A więc jeżeli chodzi o te okulary, to najpierw nakreślę Wam trochę. Sytuację. Mam sobie taki kask, w którym jeżdżę i w dzień, i często podczas moich zawodów muszę jeździć w nocy. Więc ta szybka, która na dzień jest idealna, bo naprawdę bardzo fajnie mi się jeździ w tym kasku, i pod tym kaskiem mogę mieć moje korekcyjne okulary, i to się sprawdza. Ale w nocy muszę już tą szybkę zdjąć, bo nic nie będę widział. Więc jeżdżę tylko w moich zwykłych korekcyjnych okularach, ale zwykłe korekcyjne okulary. Też mają dużą wadę, ponieważ kiedy siedzę w pozycji aero, to naprawdę nie widzę przez okulary, a widzę ponad okularami. Czyli tak naprawdę mam te okulary na nosie, ale nie patrzę przez nie. I w nocy jedzie mi się bardzo ciężko. Mam astygmatyzm, co sprawia, że wszystkie światła, jakie widzę, nie widzę jako jasne, wyraźne punkty, a widzę jako takie, takie rozmazane flary, można powiedzieć. No i zawsze chciałem mieć. Okulary, które rozwiążą ten problem. Soczewki nie wchodzą w grę, ponieważ też powiedzmy sobie tak: biorę udział w zawodach, które trwają 8 dni. Warunki są polowe, jesteśmy gdzieś w namiocie, przez 8 dni śpimy, gdzie popadnie, więc nie ma też takich sterylnych, odpowiednich warunków, żeby móc bezpiecznie, higienicznie i należycie te soczewki wymieniać. Więc dostałem właśnie niedawno moje okularki z firmy Oakley i te okularki rozwiązują wszystkie moje problemy. Po pierwsze, mają, są to okulary sportowe, czyli jak je założę, to obejmują konturem całą twarz i nawet jak się pochylę, czy w jakimkolwiek kierunku nie spojrzę, to nadal patrzę przez okulary korekcyjne. Po drugie, nadal Pasują pod moją szybkę, chociaż tak naprawdę już jej nie potrzebuję, dlatego że okulary są fotochromatyczne czyli w nocy są przezroczyste i widzę przez, przez nie wyraźnie a w dzień się ściemniają i zapewniają mi odpowiedni filtr UV. Tak więc jestem przekonany, że gdy kolejny raz będę musiał zmierzyć się podczas zawodów typu Swiss Ultra, to choćby tylko wymieniając ten mały element, Zyskam bardzo dużo, bo kiedy musimy poruszać się w nocy, to jest niezwykle ważne. Też pod tym kątem, żeby przeciwdziałać zmęczeniu, senności, jest to, żebyśmy bardzo wyraźnie widzieli. I też pod względem bezpieczeństwa. <grywa> Nie, nic nie rób. Nagrywa? Tylko kto chce wiedzieć, czy nagrywa? Dobra. No to mamy materiał na vloga. Trzy oddechy, Adrian. Dobra. Nie, nie rób, nie rób, bo zepsujesz wszystko. Prześnij mi tu montażystę. I tego, puderniczkę i wszystkich. Tak więc długoż... Nie, ej. dobra już. to. Tak więc. Ale słychać cię przecież. Okej. Tak więc długo szukałem swojego miejsca. Poszłam mi stąd.